pierwsza obserwacja jest taka, że jak mamy, powiedzmy, d po dx chi x tau, to się równa tak, jakbyśmy zrobili df po dx i czyli innymi słowy, różniczkowanie tego, no bo to można nazwać uśrednioną funkcją f. To różniczkowanie tej średniej to to samo, co byśmy najpierw zróżniczkowali tę funkcję f, a potem ją uśredniali. Czyli różniczkowanie po zmiennych przestrzennych funkcji uśrednionej to to samo, co różniczkowanie, co uśrednianie zróżniczkowanej funkcji. No proszę Państwa, to jest oczywiste, nie będę, no bo tak, co to jest funkcja uśredniona? No w każdej chwili, no to jest całka po takiej sferze, tak? Zróżniczkować tę uśrednioną funkcję, no to jest wziąć ją w punkcie sąsiednim, ale co to jest, znaczy wziąć w punkcie sąsiednim? To znaczy, że trzeba, o ja może tutaj się posłużę kolorową kredą, że trzeba ten punkt sąsiedni, o, czyli jakoś tak przesuwamy, no i potem musimy wziąć tę średnią z przesuniętego punktu, tak? Czyli różniczkowanie tej średniej polega na tym, że my najpierw przesuwamy wszystko, no i potem odejmujemy wyniki po całkowaniu, dzielimy przez wielkość tego przesunięcia, przechodzimy z epsilonem do granicy i tak dalej, prawda? Jeśli to byłby taki epsilonik. No ale przecież można z tym odejmowaniem tych dwóch rzeczy wejść pod znak całki, prawda? Czyli to oznacza, że będziemy brali wartość tu minus tu, tu minus tu, tu minus tu i będziemy następnie całkowali. No to to właśnie oznacza, że najpierw mogliśmy zróżniczkować, a dopiero potem całkować po tej sferze, prawda? No to jest oczywiste. Czyli różniczkowanie komutuje z uśrednianiem. No dobrze. Różniczkowanie chi komutuje z uśrednianiem. No to skoro tak, proszę Państwa, to obliczmy, ile wynosi Laplacian chi. No Laplacian chi, no to trzeba różniczkować raz, no ale zamiast różniczkować, to można zróżniczkować samą funkcję f, jeszcze raz to samo, czyli wychodzi na to, prawda, czyli to jest tak, Laplacian, napiszę tutaj tak, f od s x tau uśrednione, to jest to samo, co uśrednianie tej funkcji f, która tutaj występuje, prawda? Czyli to jest to samo, co najpierw obliczyć Laplacian samej funkcji f, no a następnie uśredniać, prawda? Czyli wziąć na sferze o środku w x, o promieniu. Ja bardzo Państwa przepraszam, ciągle zapominam tego modułu. Bardzo przepraszam, bo tutaj zawsze jest moduł.
moduł S, O i średnia wzięta, prawda? Dobrze. Ale proszę Państwa, obliczmy ten, czyli mamy całkować po sferze Laplacian z funkcji f. To my ten Laplacian obliczmy we współrzędnych sferycznych. Wiecie, ja nie będę wam wyprowadzał Laplacianów zmiennych sferycznych, ale ci z Państwa, którzy się zdecydują na to, żeby chodzić na mój wykład w przyszłym semestrze, to to będzie jeden z najważniejszych elementów tego wykładu, bo to będzie będą elementy geometrii różniczkowej, czyli geometria różniczkowa według mnie to jest sztuka posługiwania się krzywoliniowymi układami współrzędnych, prawda? To jest bardzo. Ale póki co, to Państwo pewnie byliście trenowani w takich wzorach na matematyce. W każdym razie Laplacian zmiennych sferycznych, to on wygląda tak. Ja to pamiętam w ten sposób, że to jest 1 przez r kwadrat, pochodna po r, potem tu jest r kwadrat, a tu znów pochodna po r i to jest taka część radialna. A oprócz tego ja to tak napiszę, że to jest 1 przez r kwadrat, a tu jest taki Laplacian dwuwymiarowy na sferze. W każdym razie to jest taki operator, który zawiera tylko różniczkowania po kątach, po teta i fi. I nie chce mi się na razie wypisywać konkretnej postaci tego operatora. On zawiera różne różniczkowe. Ale co jest najważniejsze? Że to są pełne pochodne. A pełna pochodna. No dobrze, więc czyli Laplacian w ten sposób wypiszemy. Czyli trzeba będzie pochodne radialne, ale pochodne radialne to my łatwo będziemy liczyli, dlatego że pochodne radialne to jakoś mają związek z ustalaniem promienia. Czyli widać, że pochodna radialna po stałkowaniu to jest to samo, co pochodna tej funkcji uśrednionej po tym czasie, prawda? Bo to. Natomiast te pochodne po kątach znikają po uśrednianiu. Dlaczego? Bo tam są pełne pochodne, to jak stałkujemy przez części, to powinno zawsze wyjść jakaś całka po brzegu. Ale sfera nie ma brzegu, prawda? Jak na przykład całkujemy po zmiennej fi, to trzeba całkować od 0 do 2 pi. To całka od 0 do 2 pi to jest różnica między 2 pi a 0. Ale na sferze to wartość w 2 pi i wartość w 0 to jest taka sama. Innymi słowy, ta część kątowa Laplacianu znika, jak będziemy ją całkować po sferze. W związku z tym, jak będę to liczył, to ta część znika. Ta część nie wchodzi do tego, prawda? Ja jeszcze może to wypiszę inaczej, bo to można napisać tak, że ta pochodna działa na iloczyn funkcji. R kwadrat razy znów pochodna radialna tej mojej funkcji. To jak to upadnie na to, to wyjdzie druga pochodna, a te R kwadrat się uproszczą, czyli to będzie druga pochodna po promieniu, albo to upadnie na to. To wyprodukuje 2r, czyli będzie plus 2 przez r razy zostanie pierwsza pochodna. To jest taki plus, napiszę to tak, część kątowa. No i teraz tak. Część kątowa Laplacianu to jest taki Laplacian na sferze. Zamieniłby się
na jakąś całkę brzegową, ale sfera nie ma brzegu. No to wyjdzie 0. Prawda? To wyjdzie 0. Czyli ta część po stałkowaniu po sferze znika, czyli jedziemy dalej. Zostanie tylko ta część radialna, czyli to trzeba wziąć tak. Druga pochodna po erze plus 2 przez r pierwsza pochodna i to wszystko tej funkcji. I następnie my to wszystko uśredniamy po sferze, czyli trzeba napisać od s x tau i uśrednione. O tak. Ale proszę Państwa, jak już powiedziałem, jak my uśredniamy pochodną f-a po erze, to tak, jakbym samą tę funkcję chi różniczkował po czasie, prawda? Dlatego, że ta sfera ma promień właśnie tau, czyli uśredniać po czasie, przepraszam, uśredniać pochodną radialną, to jest po prostu różniczkować to po czasie. No bo różniczkowanie tego po czasie to jest po prostu, że będziemy brali na coraz większych sferach, tak? Na coraz większych sferach, no to znaczy, że różniczkujemy po erze. Czyli coś takiego, ta pochodna radialna na funkcji f zamienia się na pochodną po czasie tej uśrednionej funkcji. Czyli to jest nic innego jak d druga pochodna po czasie plus 2, no a czas to jest równy r, 2 przez r, druga pochodna po czasie, no już samej tej funkcji uśrednionej, czyli tej funkcji chi od x tau. Czyli proszę Państwa, no nie jest to niestety równanie falowe, prawda, jakbyśmy chcieli, bo mamy także Laplacian, czyli mamy coś takiego. Wypiszmy to. Laplacian na funkcję chi równa się druga pochodna po czasie, czyli to jest chi z dwiema kropkami. Aha, a jeszcze zapomniałem napisać, a r to jest równe tau właśnie, bo tu nie ma, tutaj był r, ale r przy uśrednianiu jest równe tau, więc na zewnątrz wychodzi tau, prawda? Napisanie tutaj r nie miałoby sensu, ten wzór nie miałby sensu, prawda? I kropka plus 2 przez tau chi. Ha, no to proszę Państwa, jakby tego nie było, to już by nasza funkcja spełniała równanie falowe, no ale nie możemy oszukiwać i nie możemy zaniedbać tego, ale jest bardzo prosty sposób, mianowicie weźmy sobie funkcję fi od x tau równe właśnie tau razy chi od x tau. Mogłem to na samym początku napisać, ale już wolałem przeprowadzić taką procedurę. No i teraz obliczmy, ile to jest Laplacian fi. Laplacian fi to się równa, no tutaj mnożenie przez tau niczego nie zmienia, prawda? Niczego nie zmienia, no to jest po prostu tau Laplacian chi. No ale już wiemy, że Laplacian chi to jest coś takiego, tak? Czyli to jest tau a tutaj jest chi z dwiema kropkami plus
2 przez tau chi. A obliczmy, ile wynosi druga pochodna fi, d2 po d tau kwadrat fi. No to cóż, no to trzeba tutaj różniczkować. To tak, to jest pierwsza pochodna pierwszej pochodnej. No to jak to różniczkujemy po tau, no to albo to różniczkowanie upadnie na to tau, to wyprodukuje 1, czyli zostanie samo chi, albo też upadnie na to, czyli będzie plus tau chi kropka, tak, różniczkowanie. No a teraz druga pochodna, no to jak no to będzie chi kropka plus. No i teraz to musimy różniczkować, tak? Po zróżniczkowaniu chi, no to dostaniemy pochodną chi kropka. Teraz jak to różniczkujemy, no to jeszcze raz mamy iloczyn funkcji. Więc jak tau, jak różniczkowanie upadnie na tau, to zostanie chi kropka, a jak upadnie na to, to zostanie plus tau chi z dwiema kropkami. No to się równa właśnie dokładnie tyle. Tak? Czyli to jest właśnie druga pochodna fi. Czyli innymi słowy, znaleźliśmy taką manufakturę, która przerabia funkcję od trzech zmiennych na funkcję od czterech, ale automatycznie spełniające równanie falowe. Prawda? Czyli jak mamy dowolną funkcję f, no to trzeba najpierw zastosować ten nasz przepis, żeby uśredniać po sferach o promieniu równym czasowi, modułowi z czasu, a następnie jeszcze raz pomnożyć przez czas. I to jest dobrze. Proszę Państwa, no ale jedna funkcja nie wystarczy, bo jak Państwo pamiętacie z równania struny, jako warunki początkowe potrzebne były dwie funkcje od położenia, prawda? Mianowicie sama funkcja i jej pochodna czasowa. No i okazuje się, że tutaj też trzeba podobnie. I teraz właśnie czyli tak, weźmy sobie rozwiązanie. Zagadnienia początkowego. No to ja Państwu napiszę wzór. Czyli napiszmy tak. Fi w punkcie x i tau. To napiszemy sobie, czy to jest g, czy f. Tak. Napiszę tak. Coś takiego d po d tau, tau f od s plus tau i tutaj inna funkcja g s dobrze. Czyli wzięliśmy sobie dwie funkcje przestrzenne. Jedną nazwaliśmy g, drugą nazwaliśmy f. I na razie zastosowaliśmy ten trik, więc wiemy, że to spełnia równanie falowe, tak? Teraz tak, to też by spełniało równanie falowe,
Ale myśmy tu jeszcze coś zastosowali, mianowicie zróżniczkowaliśmy to jeszcze po czasie. No ale proszę Państwa, jak funkcja spełnia równanie falowe, to jej pochodna po dowolnej zmiennej też spełnia równanie falowe, prawda? No bo cóż, bo to pochodna komutuje z tymi innymi pochodnymi, które są zawarte w definicji operatora falowego, prawda? W związku z tym, jeśli mamy bowiem, jeśli funkcja fi spełnia równanie falowe, to pochodna po czasie tego fi, no wiemy, że to jest równe 0, no bo jak różniczkuję 0, to nie dostanę nic innego jak 0, ale to można przenieść i napisać, że to jest d po d tau fi, ponieważ no to są jakieś pochodne, to są inne pochodne, no ale pochodne można zamieniać, bo prawda, bo pochodne mieszane są symetryczne. Czyli widać, że pochodna funkcji, ale oczywiście to, że po d tau to jest wszystko jedno, bo po x tak samo. Dowolna pochodna względem dowolnej zmiennej rozwiązania równania falowego też. Czyli wiemy, że to jest równanie falowe, to spełnia równanie falowe, to spełnia równanie falowe, więc po różniczkowaniu też spełnia to równanie falowe. No dobrze, no to już mamy pewne rozwiązanie, a teraz zobaczmy, jaki warunek początkowy spełnia to nasze równanie. No to zobaczmy, czemu jest równe fi w dowolnym punkcie x i w chwili 0, dla tau równego 0. No dobrze, proszę Państwa, tak. No to jest 0, no bo tutaj, prawda, bo tu tau jest 0, to nie wypada. Natomiast to, no to jak różniczkujemy, to albo to różniczkowanie upadnie na tau, no to wtedy wyjdzie po prostu f, ale te f uśredniane po sferze, którego środek jest w punkcie x i o promieniu 0. No to i to znaczy, że uśredniamy po jednym punkcie, tak? Czyli a priori to wyjdzie nam f uśredniane po sferze o promieniu x, nie, o środku w x i o promieniu 0, a to jest nic innego jak po prostu f wzięte w punkcie x i koniec, tak? No dobrze, to jest jak to różniczkowanie upadnie na tau, a jak to różniczkowanie upadnie na f, no to zostanie jedno tau, no to dla tau równego 0 to jest 0, tak? Czyli widać, że to jest tylko tyle. Aha, czyli rzeczywiście ta funkcja f spełnia rolę warunku początkowego. No ale to jeszcze nie koniec, bo wiemy, że jeszcze potrzebna jest pochodna, tak? No czyli ile wynosi pochodna czasowa x? Proszę Państwa, ja już nie wiem, mam wrażenie, że to już tyle razy zamiennie stosowałem. Kropka to jest pochodna czasowa. Koniec, kropka, tak? Czyli kropka, czyli d po d tau. No to proszę Państwa, tak. Jak różniczkujemy po tau, no to tak, jak tu zróżniczkujemy po tau, no to nam wyjdzie to g, prawda? No i znów g wzięte na sferze x o promieniu 0, ale to uśrednione, no to jest nic innego jak po prostu g od x. I proszę Państwa, wszystko inne znika. Wszystko inne znika.
Czyli widać, że rzeczywiście wyprodukowaliśmy rozwiązanie o warunku początkowym takim, że sama wartość funkcji φ jest równa f, wartość pochodnej jest równa g. No to już prawie byłby koniec. No tylko teraz jeszcze pytanie, czy to jest jedyne rozwiązanie spełniające te warunki początkowe, prawda? Gdyby odwrócić to postępowanie, to można by było powiedzieć tak. Przypuśćmy, że znamy warunki początkowe. Mianowicie wiemy, ile wynosi fi w chwili początkowej i ile wynosi pochodna czasowa fi. Proszę mi znaleźć rozwiązanie. No to ja już znalazłem, już napisałem to rozwiązanie. Natomiast teraz będę chciał Państwu pokazać, że to jest jedyne rozwiązanie. Nie ma innego. No i w tym celu, czyli tak, jednoznaczność rozwiązania zagadnienia początkowego. No Państwo znacie ten problem na pewno dużo lepiej z równań, z teorii równań zwyczajnych, gdzie rzeczywiście tam problem Cauchy'ego, jak to się nazywa, jest dobrze postawiony, więc jak się zada dobrze warunki początkowe, to rozwiązanie jest jednoznaczne. Oczywiście pod warunkiem, że równanie ma jakieś dobre własności, bo bardzo łatwo podać kontrprzykład, bardzo łatwo podać równanie nawet zwyczajne, które ma nieskończenie wiele rozwiązań przy zadanych warunkach początkowych. Ale jeśli ono jest jakieś tam porządne, spełnia jakieś założenia, no to wtedy, a tak jest na ogół w fizyce czy w naukach inżynierskich, no to wtedy to rozwiązanie jest jednoznaczne. I tak samo jest dla tego równania falowego. Proszę Państwa, więc w tym celu będziemy musieli tutaj jeszcze troszkę porachować. Mianowicie zdefiniuję taką pewną wielkość, którą się interpretuje jako energia tej fali. No, czy to energia fali głosowej, prawda, czy też energia fali elektromagnetycznej, bo od przyszłego wykładu zajmiemy się elektrodynamiką. Ostatnio było bardzo wiele w prasie o falach grawitacyjnych. Proszę Państwa, te fale grawitacyjne też niosą energię, ale jej opis jest dużo, dużo trudniejszy. W jakimś sensie można go dość podobnie przeprowadzić, ale jest, to jest dużo, dużo trudniej. Proszę Państwa, zdefiniujmy taki funkcjonał, od rozwiązania, który polega na tym, no tam powiedzmy w danej chwili czasu tau, który polega na tym, że scałkujemy następującą wielkość. Scałkujemy gradient fi, no kwadrat gradientu, prawda? Więc to jest tak, bierzemy gradient, potraktujemy go jako wektor, iloczyn skalarny z samym sobą i jeszcze plus
pochodna czasowa też do kwadratu i to wszystko scałkujemy po zmiennych przestrzennych przy ustalonej wartości czasu. T równa constans. Przepraszam bardzo. Jedna druga tutaj. Jedna druga. To nazywa się energią pola. Twierdzenie. Jeśli fi spełnia równanie falowe, to E od tau nie zależy od czasu. Czyli to jest prawo zachowania energii dla fali. To jest jak gdyby gęstość energii, którą ta energia jest rozproszona po całej fali, prawda? Więc dodajemy te wkłady od energii od całej przestrzeni i ta pełna energia jest zachowana. Oczywiście ona się przelewa tam z jednego miejsca do drugiego, ale pełna energia stałkowana po całej przestrzeni od minus do plus nieskończoności we wszystkich trzech zmiennych jest zachowana. To jest prawo zachowania energii. Bardzo, bardzo ważna własność funkcji falowej i w gruncie rzeczy, jak nie ma czegoś takiego, to matematyk jest bezradny, nie jest w stanie nic zrobić, prawda? Ilekroć ja zwracam się, mam przyjaciela, który jest bardzo wybitnym specjalistą od równań liczbowych, cząstkowych. Jak ostatnio miałem jakieś tam problemy z równaniami Einsteina i go o coś pytałem, to on mówił, ty daj mi zachowaną funkcjonał energii, a ja ci wszystko udowodnię. A jak nie ma tego funkcjonału, jak nie potrafimy go dla danych układu równań zdefiniować, to jesteśmy bezradni. No ale w tych teoriach, o których ja będę Państwu wykładał, no jesteśmy w stanie przekonywująco pokazać, że to jest energia. No na razie póki co, proszę Państwa, to ja tu tylko ustawię się w roli matematyka czystego. Nie będę uzasadniał tego, że to jest energia, tylko po prostu pokażę, że ta wielkość jest zachowana. No dobrze. No więc, żeby pokazać, że funkcja jest stała, to trzeba pokazać, że jej pochodna jest równa 0, tak? No to zróżniczkujmy. No to te wszystkie rzeczy tutaj, te wszystkie funkcje zależą i od położenia, ale po położeniu całkujemy, i od czasu, no to trzeba wyjść z różniczkowaniem pod znak całki, prawda? No i to wszystko jest kwadratowe, czyli jak tutaj wezmę, to po pierwsze 2 mi wyjdzie, prawda? Bo 2 razy to i to, czyli to będzie całka, zostanie po wejściu pod znakiem całki. No i iloczyn skalarny V razy V, muszę to zróżniczkować, no to na jednym z tych fi postawię kropkę, to jest ta pochodna, no i, nie, i, no i 2 mi wyjdzie, prawda, no bo to jest drugiego rzędu, więc nie będzie pochodnej, plus no fi kropka razy fi z 2 kropkami.
No i to trzeba, całkować. D3x. No ale proszę Państwa, słucham? A nie, no właśnie nie ma jednej drugiej, bo oba te wyrażenia są kwadratowe, czyli jak różniczkuję, to muszę raz postawię tu, raz postawię tu, ale to jest tyle samo, czyli dwa razy, tak? I tak samo tam. No dobrze, ale proszę Państwa, na boczku sobie policzmy, co to jest fi z dwiema kropkami. A no fi spełnia równanie falowe, czyli to jest nic innego jak Laplacian fi, tak? Ale co to jest Laplacian? To już dzisiaj była. To była dywergencja gradientu fi, tak? No dobrze, no to napiszmy sobie na boczku, obliczmy sobie ten drugi kawałek całki, czyli obliczmy, ile to jest całka z fi kropka, przepraszam, fi jedna kropka razy fi dwie kropki, d3x, to się równa całka z fi kropka, a tutaj jest dywergencja gradientu. No, gradient to jest coś takiego fi. d3x. No, proszę Państwa, to można to fi kropka pod dywergencję wstawić, czyli to by było równe całka z dywergencji, a tutaj fi kropka razy gradient fi d3x, ale to jest oczywiście oszustwo. Trzeba od tego odjąć, prawda? Trzeba jeszcze odjąć, prawda? Bo jak ta dywergencja działa na taki iloczyn, to albo zadziała na to, no i wtedy wyprodukuje coś, co tu mieliśmy, albo zadziała na to, prawda? Albo zadziała na to, no to to trzeba odjąć, no bo tu nie było tego, prawda? Czyli żeby nie było oszustwa, czyli minus całka, a co to będzie, jak dywergencja zadziała na to? To wyprodukuje gradient tego fi kropka, no i to będzie iloczyn skalarny gradientu fi kropka razy gradient fi d3x. Dobrze. Ale proszę Państwa, całka z pełnej dywergencji zamienia się na całkę po brzegu. Jakbyśmy całkowali po skończonym obszarze, to by nam wyszedł strumień tego pola przez brzeg. No ale my całkujemy po nieskończonej przestrzeni, prawda? No to możemy sobie wyobrazić, że całkujemy najpierw po jakiejś skończonej wielkiej kuli, no to wyjdzie nam ta całka na brzeg, a następnie przechodzimy do granicy, do nieskończoności. No to proszę Państwa, jeśli to pole odpowiednio szybko zanika w nieskończoności, no to po prostu ta całka nam w granicy zniknie, prawda? Czyli ta całka, może tak napiszę, o to coś, to jest całka po R dążącym do nieskończoności, no z fi razy, no może napiszę tak, po długość równa się R, iloczyn skalarny z wektorem normalnym
d sigma, prawda? Ale gdy r dąży do nieskończoności, no to to dąży do zera, jeśli to pole odpowiednio szybko zanika. Czyli widać, że tu potrzebna jest również wiadomość o tym, no, że to pole jakoś nie rozciąga się tak, nie jest duże w nieskończoności. Proszę Państwa, ono musi być nieduże w nieskończoności po to, żeby w ogóle ta całka na początku była skończona. No więc przemycam tutaj informację o tym, czy tam założenie o tym, że to pole odpowiednio szybko zanika do nieskończoności. No, takie są. To założenie można ładnie usystematyzować. No, tym się zajmuje analiza funkcjonalna, która mówi, w jakich przestrzeniach funkcyjnych te funkcje muszą być, do jakich przestrzeni funkcyjnych muszą należeć, żeby to, co tutaj mówimy, było ścisłe. No, ja Państwu daję argument taki heurystyczny, prawda? Jeśli ta fala jest jakoś tam zlokalizowana, to to jest równe. No dobrze, za cośmy pokazali? No, że to jest równe minus to, tak? No, czyli to jest równe 0. Czyli pokazaliśmy prawo zachowania energii fal, które spełniają równanie falowe. No dobrze, no i teraz zdążę udowodnić jednoznaczność. Czyli dowód jednoznaczności. Tak. Gdyby fi 1 oraz fi 2, może napiszmy tak, gdyby d'Alembertian fi 1 równa się 0 oraz d'Alembertian fi 2 równa się 0, spełniały te same warunki początkowe, to takie inne fi równe fi 2 minus fi 1 też spełnia warunki początkowe, tak? Też co ja mówię? Też spełnia równanie falowe. No oczywiście, równanie falowe jest liniowe, w związku z tym Laplacian od różnicy, no jest różnicą Laplacianów, czy tam d'Alembertianów, przepraszam bardzo. Ale ile wynosi fi w chwili zero? No to jest to minus to, one spełniają te same warunki, czyli to jest 0. No to samo co pochodna x 0 jest równe 0, prawda? No bo jak te same warunki początkowe, no to one się upraszczają w chwili początkowej.
to ile wynosi, proszę Państwa, energia tego równania fi? Energia tego równania fi, no to musimy tam napisać fi, tak? No to jest d3x i oczywiście ciągle zapominam o tej jednej i drugiej, tu jest jedna druga, no to w chwili początkowej to jest 0, tak? No bo samo fi jest 0, no to jego gradienty też są 0 i pochodna też jest 0, czyli w chwili początkowej jest równe 0. No to przez cały czas musi być równe 0, tak? No bo jest zachowane. Czyli to jest ciągle równe 0. Ale proszę Państwa, to jest wielkość dodatnia. To jak jest 0, to i to musi być równe 0, i to musi być równe 0 zawsze. Prawda? Bo jakbyśmy całkowali coś, co by nie było zerem, to ponieważ jest dodatnie, no to wynik nie byłby zerem. Prawda? Czyli stąd fi jest tożsamościowo równe 0, no to znaczy udowodniliśmy, że tak naprawdę te oba rozwiązania są identyczne. Bardzo ważny argument, proszę Państwa, to jest podstawa teorii równań różniczkowych hiperbolicznych. To tak się właśnie rozumuje w teorii. Czyli wszystkie zjawiska, które są opisane, wszystkie zjawiska typu falowego, ale to znaczy elektromagnetyzm, to znaczy grawitacja, no a w naukach inżynierskich, no to Państwo powinni wiedzieć więcej, no ale w szczególności myśmy rozpoczęli od akustyki, cała akustyka, to tam obowiązuje ten sposób patrzenia na zjawiska falowe. Dziękuję bardzo. No i przypominam jeszcze raz, w następnym tygodniu umówiliśmy się, że zaczynamy równo o 16:00. To wyjątkowo.